Okej, zombie apokaliptyczny świat! Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A, pierwszy link w opisie. Siema, dzień dobry, z tej strony Cyber i ze mną jest dzisiaj Hunter. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, i zadziało się troszeczkę zmian. Zmian się zadziało, o Jezu, zombie nam weszło od razu na dzień dobry. Ja już Wam pokazuję, ponieważ troszeczkę uznałem, że za mało rzeczy znajduje się na tej paczce. Więc zaktualizowaliśmy ją i mogę Tobie najpierw pokazać tutaj. Bardzo ważna rzecz, słuchaj, mamy tutaj pierwszy z wehikułów. To każdy z nas bierze sobie po jednej stronie do wehikułu. Mamy tutaj także dropy. Dropy militarne i dropy medyczne, ponieważ nie wszystkie itemy idzie zdobyć tak bezpośrednio w grze i główny problem jest z amunicją, której nie idzie skraftować. Można ją tylko i wyłącznie znaleźć. Samą broń można skraftować, no ale po prostu uznałem w takim razie, że dostaniemy coś takiego, że co odcineczek będziemy dostać po dwa militarne dropy i po jednym, powiedzmy, medycznym. Możecie też wymyślić tam jakieś dodatkowe challenge, moi drodzy, żebyśmy dostali po prostu więcej tego różnego. Ja teraz klikam medycznym dropem w to miejsce i zobacz do góry. Leci nam tutaj pięknie. O kurde. I mamy, patrz, mamy szczepionki w ogóle, nam też dałem po jednej szczepionce. O, AK-47 widzę tutaj. Dobra, magazynę. Jest tutaj pięknie, ładnie i w ogóle mam tutaj uzbrojenia. Ja ci już pokażę tutaj coś, bo mi widzowie to wytłumaczyli w komentarzach. Patrz na mnie, kurde, przebrałem się. Bo normalnie można kliknąć pod Z mamy taki specjalny GUI tutaj od tego moda. Okej. I mam jeszcze, kurczę, wabiki generalnie z tego co widzę, pipe grenade tak zwane i clean ragi. Bym sobie to oczywiście wszystko weźmiemy, adrenalina, nie wiem jak w sumie to się nam przyda, ale okej. No i to jest medyczny drop, ale mamy też militarny drop, którego już tutaj klikam. Swoją drogą, czy to idzie? Okej, to idzie rozwalić. No i w militarnym dropie możesz otworzyć sobie i wziąć sobie jedną M-kę od razu. O, dziękuję, mam. Ponieważ mamy M4, tylko problem jest taki, że leci tutaj losowa amunicja, więc niekoniecznie dostaniemy od razu. I wezmę sobie też jeden przy okazji, wiesz co, bo celownik jest i możesz sobie też wziąć i przyczepić go do M-ki pod tym GUI na Z. No i generalnie, słuchajcie, wzięliśmy sobie po jednym czymś takim. Magazynki bym ogólnie wziął, wiesz, nam się przydadzą. Mamy tutaj M9 też, ale M9 chyba nie będę brał, wezmę sobie to. No ja wezmę. Generalnie, o, kolejny mod, który możecie zobaczyć, ty też już możesz zaobserwować, co tutaj się dzieje, kiedy lecą jakieś itemy na ziemię, że mamy taki fajny mod, który sprawia, że to wygląda dużo, dużo lepiej. Więc to jest taka sobie, powiedzmy, aktualizacja, ale najważniejsze jest w tej skrzyni. I żeby to wam zademonstrować, będziemy musieli zejść gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie w sumie na tą ulicę przetestować, ponieważ mamy pojazd. Generalnie, co chciałem wam powiedzieć, no sytuacja wygląda tak, że musieliśmy przegenerować nowy świat, ponieważ dodałem także nowe biomy. Oh fuck, Parasite! Oh damn! Tak, tak, musisz uważać, bo tam widzę, że... No, powiem ci, że dużo zombie, tego. Clicker zombie, 75 HP ma, o, czekaj, kurde. Fire grenade! Ja pierdyle! Oho, militarne zombie, ja walę po prostu. Goni mnie! Jeszcze mnie pies zombie, kurde, goni, o, dobra. O kurde, eksploziv jakiś wleciał we mnie. Ej, bo nie włączyłem, kurde, tego właściwie nam. Keep inventory, czego nie włączyłeś? Grenade! Dobra. Clicker zombie ma już 20 HP. Dobra, 75. Stary. Jakoś sobie poradziłem. Fuck, drugi... Dobra. Dobra, chłopie, będę leciał do ciebie. Uwaliłem clicker zombie, ale mam 1 HP. Nice, nice, nice. Znalazłem. Czekaj, ja próbuję coś tutaj ogarnąć. Dobra, mam to. Mam też generalnie wabiki, które dostałem, słuchaj. Nimi będziemy mogli wabić zombie w konkretne miejsce, jak będziemy chcieli, nie? I to jest ważne. Dobra. Dosyć, okej. Okay. Zostaw mnie, idź do tego granata, kurde. Głupi pies. Dobra, padłeś, kurczę, pięknie, ładnie. Dobra, idę w twoją stronę. Chodź, chodź, bo tutaj ja... Monster Hunter jestem. A, Hunter, jeszcze Monster, kurde, o. W ten oto sposób mamy nasz pierwszy pojazd. Tylko wiesz co? Ja chcę jechać do tyłu. Wiesz co, jest jeden problem, muszę najpierw zatankować, więc pozwól, przy obecnych cenach paliwa nie pojedziemy za daleko, ale tankujemy sobie, słuchajcie, naszego RTV-a. Mamy granie inne też pojazdy, tylko że inne pojazdy będziemy musieli zrobić. Takie startowe wzięliśmy sobie quada, powiedzmy. Są różne, są samoloty, są... No i takie, wiesz, dobra, i możesz usiąść teraz. Tylko to jest strasznie głośne. I teraz możemy, patrz, kurde, z pełną klasą. Będziemy musieli zrobić sobie też lepszy silnik diamentowy najlepiej i do tego jeszcze przydałoby nam się koła wymienić, żeby szybciej móc jeździć. No i przy okazji, słuchajcie, w tym momencie lecimy po takim biomie specjalnym. Ale możemy też elektryczny zrobić. No, są tutaj, dobra. Możemy wejść na ten most. To elektryczny byłby chyba lepszy, nie? A wiesz co, nie wiem, nie pamiętam jak się go ładuje niestety. Potrzebujemy jakichś bloków, bo bym wszedł tutaj. No i granie, wiecie co, uznałem, że będziemy prawdopodobnie tworzyć swoją bazę jakąś. Nie ma jeszcze jednej modyfikacji dzisiaj, ponieważ uznałem, że nam... Dam póki co jakieś szanse na rozgrywkę, więc nie dograłem Blood Moonu jeszcze.
ale myślę, że w kolejnym materiale już Blood Moon się tu jest znajdzie. Tank zombie, 100 HP ma. Dobra, znalazłem chleb, więc to może się nam przydać. Papier i deadbushy, to raczej średnio. W ogóle jeśli nie widziałeś, to mamy tutaj taki specjalny biom. Dobra, chyba możemy jechać dalej tak naprawdę. Generalnie, dobra, idę. Co do paczki, bo nie powiedziałem wam, jaka jest paczka modów w poprzednim materiale. Paczka to jest paczka autorstwa PWR-a, więc możecie sobie ją wyszukać. Na dodatkowe mody będziecie musieli... Okej, są znowu te dziwne zombie. Ja pierdolę. Idziemy, je walimy na łeb, normalnie. Ale wiesz co, ja bym wykorzystał te nasze resztę supply dropów, wiesz, zanim pójdziemy tam walczyć. Więc masz te swoje te, klikasz na ziemię tym i już przylatują military. Ci ten. No i leci, kurczę blady. Ja najpierw zrobiłem sobie medyczny. Pipe grenade. O, army cloffing, C4 explosive, bandage. O kurde, ale tego wyrzuciłem. Minigana mam! Masz minigana, a masz amunicję i do mam minigana? Mam magazynek do minigana. Ja pierdolę, weź go do ręki. I w ogóle strzelasz... Zabrzmiało to bardzo źle, ale dobrze zrobię to. Gej! Kurde, jakiś włos... A, Erko się normalnie reloading robi. Ja idę, no, patrz. Patrzę, kurde, bele, dobra. Chodźcie, clicker zombie, chodźcie. O, panie, dobra, dawaj go, dawaj. A nie, bo mi się reloading znowu zrobił. Kurde! Jak to się z tego strzela? Nie wiem, może tarczy nie możesz mieć, czy coś. Ja pierdolę, wody. Dobra, ściągam tarczę. Dobra. Czemu to nie strzela? Dobra, dobra. A dobra, mam! Masz? O, dobra, pięknie! To pytanie, kurczę blade. Na pewno plecaki będziemy musieli zdobyć, a do tego musimy znaleźć jakieś krowy, panie. Chyba nie mam. Dobra, ja się tu nawadniam, czekaj, hydracja, dobra. Co ja tutaj jeszcze miałem? Ja mam, czekaj, MPT-55, czy ty masz MPT? M9 są jeszcze magazynki. M9, tylko czy my wzięliśmy M9? Chyba nie. Nie mam M9, wziąłem, masz M9, a ja wziąłem, proszę bardzo. To daj, kurde, dobrze myślał, widzowie. Dobra, reloading, ja już wam pokazuję, jak tu się strzela. Ej, co, halo, dobra, już w końcu mi przycelowało. Nie trafiłem, dobra, trafiłem, kurde. E, nie przeładowuj. A jak sodę się otwiera? Jak sodę się otwiera? A, bo ty masz, czekaj, to jest... Daj mi to. Ale to jest chyba jako jedzenie. Daj zobaczyć, to jest jedzenie raczej, mi się wydaje, wiesz? Tak, to będzie jedzenie. Z tego, co widzę. Dobra, a ja ci w ogóle pokażę pipe granite. Pipe granite, yes, so every... look at this, nie? Patrz, mamy tam zombie. Tutaj ci zademonstruję. Mamy tego zombiaka, nie? Ja rzucam ten granat. I się dzieje nic. Rzuciłem za daleko. No ale generalnie rzucasz tutaj. A czemu on ma to w dupie? Halo, przecież to działało przed chwilą. O! Żelazo. Pokczam. Ładnie. Dobra, wiesz co? Chodźmy. Musimy wodę jakąś znaleźć. Ej, łom tu jest, bierę. Łomek z łomek przyda się na pewno. I to chyba tylko tyle w tym domu. Mamy jeszcze tutaj posąg. To jest zębiaka. Oil shale jakieś. Okej. O kurde, ty wziął normalnie, wskoczyłem do wody, a on Guardiana dostał weak zombie. Co to jest? O kurde. Whisky znalazłem, bierę. Bierę, kurczę, whisky. O, to... whisky to jest dobre, whisky moja żona. Whisky moja żona, chciałem powiedzieć dokładnie to, moi drodzy. Ja w ogóle przypominam o zostawieniu łapy i suba, jeśli materiał wam się spodoba. I mam glaspota, więc możemy pewien film odtworzyć, ale chyba nie chcemy. Dobra, biblioteka jest. Dobra, dwie skóry, bierę. Bierę dwie ja skóry. Ja znalazłem kolejne oilowe jakieś rzeczy. Aha, czekaj, mam tutaj weak zombie. A, i w ogóle się dowiedziałem, że tak jak mieliśmy te klikery, występują także specjalne zombiaki w strojach Juggernauta. No i z nimi granie będzie troszeczkę więcej zabawy, więc powinniśmy jak chyba najlepiej... Chyba dla ciebie, bo ja mam minigana. Tak? A jak amunicja ci się skończy, to co? To mam jeszcze inną broń, do której mam amunicję. O, w sumie racja, dobra. Mam M8... G18 magazynek, ale to mi się nie przyda w żaden sposób tutaj. I Guardiana słyszę. Dobra, przy okazji, back. Jak was się robi? Bo z tego co wiem, w ogóle widzowie mi mówili... Bo ja tutaj rozumiem, że każda broń to ma swój magazynek, tak? Osobny. Tak, mamy różne. O nie, RBI złapałem. Dobra, muszę użyć, kurde, szczepionki. Ja niechcący sobie złamałem nogę. Okej, okay. bandaże generalnie, albo już wziąłem sobie first aid kita i już jestem odłamany. Dobrze, kurde, ja muszę tutaj pięknie. No i myślę, że generalnie, słuchajcie, od kolejnego odcinka to właśnie będzie Blood Moon tutaj występował i będzie trzeba się skupić na... O, właśnie, widzisz? Co jest? What the fuck? Są. Dobra, rozwalone, kurde. Ja pierdolę, ale co tu się w ogóle dzieje? I myślę, że takie stoliczki nam się w domu przydadzą. Ty, vending machine ma w sobie ten, ma w sobie jedzenie. Kobłeba. O kurde, i tak, bo w nich można też chipsy znaleźć, dobra. Słuchaj, ja bym wrócił do naszego pojazdu, ale bym się jeszcze musiał nawodnić, bo z tą wodą to jest straszna lipa. Trzeba jakieś lepsze sposoby, kurde, znaleźć na nawodnianie. Więc to będzie się trzeba rozejrzeć, kurde. Ubezpieczaj mnie tutaj. Ksz, hunter. Spoko. Dobra, idziemy na most. Ale pięknie ta okolica wygląda. Jest nasz transport. O, już jakiś zombiak tutaj przylazł. Bo to sklep jest! Czekaj, ja idę do człowieku tego, do warzywniaka. ZW.
Dobra, ja tej faz zombie walę na łeb. Ja tu zaraz coś ci kupię, człowieku, to normalnie, och, tak będzie, ach. Dobra, się uleczymy. To jest, o, babteczka tam jest w środku. Jest, ale nic w niej nie ma niestety. O, ale chiperki są, dobra, chiperki dla ciebie, słuchaj, wyrzucam ci tutaj. Butcher knife jest, rag mamy, co można z raga zrobić? Rigi raga, rider hammer można, o kurde, weź se ukliknij na ten rag tutaj. Use, kliknij, bo u, jakby, co mam ci powiedzieć, u pokazuje craftingi, które możesz zrobić z danego przedmiotu, jak najedziesz, nie? I weź sobie na tego raga ukliknij i weź zobacz statystyki tego przedmiotu. Ty, mam rubber sheet. Tu jest od razu rubber sheet. Co tam jeszcze potrzeba? Bo mam tutaj copper ingot i titan ingot. Dobra, biorę. I metal handle mam. O kurde, z tego się chyba fajny... Ja pierdyle. Ale wyjebiste rzeczy się z tego robi. Bo tutaj są titanium rzeczy, kurde. Ej, tak patrzę, kurde, właśnie. Ja to biorę. Ja mam tu tytan właśnie. I copper. A co z kopru? Z kopru mogę... A dobra, z kopru koprowe itemy. To kopru ja się, koper się wrzuca zawsze do pudełka po lodach. W sumie rację. A to nie jest pudełko od kopru? Co, przyda mi się twój minigun generalnie, bo mamy zablokowaną drogę przez pewne mendy. I jest ich całkiem sporo. I... O, Bob, cześć Bob. Ale ty Bob jesteś ładny, kurde. Dobra, Plery? To ja idę w takim razie ich załatwię. Dobra, a ja podjadę troszeczkę samochodem. Siema chłopaki. Idę, kurde. Oż, kurde, ale głośne to jest. Dobra, wiesz co, ja trochę fucking shit laga miałem. Dobra, kurde, pięknie. I ładnie. Droga czysta. O, znalazłem jakiś stalowy ten, stalowy kij. Dobrze, wsiadaj, kurcze. Poczekaj, tylko wezmę sobie stalowego kija, bo... O, a, ty wziąłeś, dobrze, no to lepiej Steel nawet. Steel bat, 8 obrażeń, dobra, takie fajne dosyć. Dobra. Jeszcze mam 91 ammo na tym. Łocie, kurde! W chamie zostaw nas! O, kurde, widzisz to? Co za nami idzie? Chcę. Dawaj, kurde! Chcę. Czekaj, co to jest w ogóle? Ja muszę zobaczyć. Ratki! Król szczurów! Ja pierdyle! Dobra, musimy, kurde, uważać, żeby na coś takiego nie natknąć się w nocy. O, mam fotokamera, chcesz zdjęcie? Dawaj, uśmiech. Nie mam kliszy. Teraz, po, teraz wiesz, co powinniśmy wstawić? Tego mema z gigaczadem. Dobra, wiesz co? Przydałoby się wchodzić do tych budynków, bo tutaj można przede wszystkim jedzenie zdobywać. Uważaj! Zombie z lawą! Gorzej jak położy nam, kurde, tą lawę, bo te moby mogą kłaść te itemy generalnie na ziemię, nie? Więc z tym trzeba o, uważać. Kurde, no to lipa, lipa. Ty, w ogóle to jest dalsza część drogi. O, Colt. Colta znalazłem. O, ale... jest... słabo. Jar. A nie, to dżem był. Dżem. Dobra. Dobra, czekaj, co mamy? Soda jest, pięknie. Dobra, i tutaj mamy jeszcze u góry, bo to generalnie jest budynek biblioteki, jeśli się nie mylę. Tu mamy skrzyneczkę, chlebek jest, o, to jest fajnie, bo ja muszę zjeść coś sobie podobnego. Light vest znalazłem. To jest kamizelka, chodź tutaj po drugiej stronie kamizelkę sobie weź. Idę, kurczę. A, i generalnie możecie sugerować widzowie, jak znajdziecie albo znacie jakieś fajne mody na aktualizację wieśniaków, żeby nam tutaj bardziej... dogadzały, pomagały, czy coś takiego. Wiesz co, to jest słabsze od tej policyjnej, więc ja nie biorę w sumie. O, kolejny dom na drodze. Możemy go sobie ten, możemy go sobie od razu zeksplorować. Ja bym tutaj raczej go, kurczę, ten. Dobra, i teraz uważaj, trzeba na te zombiaki po wszystkich stronach. Ubezpieczaj mnie, Hunter. Ubezpieczaj mnie. Ubezpieczam. Kurde, ale to są wszystko tank zombie, także... O, kolejny rubber, kolejne te i rubber po prostu mam, dobra. Biorę to. Wiesz co, to ja sobie wezmę ten steel bat. To sobie zostawię. A rubber do czego jest? Z rubbera a można... ten steel bat jakie ma damage? 8. To ma 8 obrażeń, chłopie. To chore jest. Dobra, czekaj. O, przepraszam. O. Pff, najlepszy kumpel. Nie, Hunter, czemu? Już idę, jestem. Nie otworzyłeś mi słoika, dżemu. Ej, jest jakiś biom, jest jakiś biom. Jest nadzieja. To jest zimowy biom. Dobra, wiesz co? Przejdziemy sobie ten most na drugą stronę. I tak szczerze, to bym wszedł tam te drewno pozbierać, bo potrzebujemy. Tu się miasto już zaczyna. Okay. Dobra, więc słuchaj, ja parkuję. Portal jest ty, od tu razu. Jest netherowe, no. Ty! Złoto mamy. O kurde, bele, dobra, zbieramy. Tylko nie mamy żadnej tej. Ja mam żelazny kilof. A, dobra. Dobra, czekaj. Złote buty, flint jest, obsydian, czyli taki normalny drop. Aha, dobra, pięknie, ładnie. I generalnie, słuchajcie, myślę, że jeszcze będę się rozglądał za ciekawymi modyfikacjami, żeby tutaj urozmaicić nam rozgrywkę. A, czyli inaczej, zrobić z niej takiego harda, co by nam się nie chciało. Tak bez kitu w sumie, nie? Ale wiadomo, słuchajcie, że tak podstawowa paczka to mi tak stwierdziłem, że mało, mało. Trzeba więcej. I powiem tobie więcej, że te zombie, co są teraz, to jeszcze nie są przerąbane, bo jak możesz zauważyć, mamy ten difficulty. I zgodnie z tym, co wiem, to poziom zombiaków troszeczkę się jeszcze podniesie nam w czasie rozgrywki. Więc w skrócie zbudowanie sobie bazy, ale myślę, żeby to na kolejny odcinek samobudowania jakiś zrobić. Będziemy musieli znaleźć sobie jakąś dogodną lokalizację.
rozbić się, a i tak będziemy, obstawiam, korzystać z jakichś teleportów do naszej bazy, czy coś tego rodzaju. Bo nie ma sensu pewnie zapierdzielać, tak? Chociaż i tak z samochodów obstawiam, że będziemy korzystać dosyć sporo. Bo bądź co bądź jest to wygodny środek transportu, jedziemy trochę szybciej, jakbyśmy biegli. Ej, tam w ogóle jakaś altanka jest, tego to jeszcze nigdy nie widziałem. Ej, ja bym zobaczył. Jej zombie idzie. Bliska. Aha. Klasyczny zombie. Tank zombie idzie. O kurde bele, dobra. Coś tam jest, no tutaj nie widzę nic ciekawego, także nie wiem, czy jest sens w ogóle się zatrzymywać. Co? Ja bym ten budynek zaczął. Oho, zombie starczą. Wezmę tak, siekiera. Kurde. Oho! Night Hunter! Jest biom trawiasty. Obok dosłownie. Kurde. Jest owca, widzę kury też. Czekaj, bo mnie nocny owca goni. O kurwa, on ma 70 HP. O, ja pierdyle. Dobra, rzucam. Ja uwalam tych weak zombie. Jak mogę tylko. Dobra, uważaj, bo na plecy wchodzę. Dobra, chyba mnie zostawił trochę. Zgubiłem, odstawiłem do tyłu, dobra. Ale właśnie po lewej stronie mamy... Jak widzisz, tam jest bardzo fajny trawiasty biom. O! O, Broadsword jakiś. Pierwszy, czekaj, patrzę. O, 15 damage'a to ma. Ja pierdyle, bierz to, dobra, ja spróbuję nasz samochód ze... O, ja wiem, stary! Patrz na mnie, Hunter. No. Idziemy. Dobrze. Dobrze jest, składem kurde. Na plecach, normalnie. Składem na plecach, słuchaj. Jakiś problem? Ja nie widzę, o kurde, żadnego, czekaj, problemu. Bo tutaj jest trochę lipne zejście. No weź, bo jak z tym zlecę, to wiesz, to jeszcze potłukę czy coś. Postaram się znaleźć jakieś lepsze. Dobra. No pięknie, wiesz co, możesz ścianę w sumie wkopać i schody jakieś zrobić. Tak, tak, już właśnie taki... Nie, Hunter, o, kowadła są! Ale nie, dobra, nie mam miejsca. Uwaga, bo fast zombie biegną. Dobra, czekaj, bo fast ja... pierdol. O, te owieczki możemy zebrać, bo potrzebujemy... Mamy żelazo, mamy ten, mamy... Uja, ile mamy? Czekaj, muszę odłożyć ten kład gdzieś, dobra, odkładam. Są owce, dobra. To jest super miejscowa. O kurde, coś tak czuję właśnie. Dobra, czekaj, kolejna owca. Musimy te łóżka pozrobić sobie później, bo będziemy potrzebować, żeby zrobić te plecaczki. Tutaj dobra. Możemy sobie zrobić bazę, ja bym tu zrobił bazę. Aha, ja też myślę, dobra, przejdę się, wiesz co, jeszcze w tą stronę. O kurde, zobacz jaki biom jest obok, ale ładne. Ja pierdyle. Po mapie czekaj, możesz idę patrzeć, do ciebie. Jestem. Pas zombie. Tak, dobra. Leży. Dobra, o kurde, zatruł mnie, dobra, muszę sobie wykorzystać ten leczonko, cyk. Zobacz kurde, jaki biomek obok, nie? Ciekawie, też spoko. Tak, o, jakiś wścieknięty pies. Poszedł, poszedł. O kurde, Burek! Uwa, do budy! Ja pierdolę, powiem tobie szczerze, na tej polanie moglibyśmy się rozbić. Tutaj można by, wiesz co, skopać trochę tą górę z jednej strony później i zbudować, patrz, tutaj taki szałasodomek bezpieczny w miarę. Otoczony na przykład murem czy czymś. Tak sobie myślę. No i w przyszłości jakbyśmy villagerów faktycznie mieli sobie ogarnąć. Byłoby chyba idealne miejsce. Dobra, to co tutaj mówisz, tak? Żeby było? No myślę tutaj, bo patrz, woda z jednej strony i tą górkę bym trochę rozszerzył i trochę skopał z jednej strony i byśmy mieli takie idealne miejsce. To weź to w takim razie zrób, bo ty masz tą myśl inżynieryjną, ja kompletnie nie wiem o czym ty mówisz. Ja mogę na przykład, jak mi wydzielisz, to zacząć robić już pole, żeby zboże mieć. A wiesz co, to przy brzegu rzeki generalnie. Ja pojadę po naszego kłada jeszcze tylko, bo przydałoby się go tutaj ściągnąć. O kurde, kolejny pies. To mnie nie głupie z tym, żeby tutaj zrobić, no. Ja już sobie zacznę ogarniać drzewo i zaraz nam zrobię właśnie jakieś. I tak myślę, że no jak mówię, jak Blood Moon później będzie, no to wiesz jak Blood Moon wygląda, nie? A tak, pragnę przypomnieć, że niektóre z tych zombiaków prawdopodobnie potrafią kopać, więc przydałoby się nam zrobić konkretnie dobrą miejscówkę. Wiesz co byśmy mogli jeszcze zrobić ewentualnie? O, Infected Specs Ops Soldier jakiś. Dobra, weź może coś fajnego dropnie. Dobra, ja jadę naszym kładem i spróbuję go dostarczyć, kurde, do domku. Niestety nic nie dropnęło. Szkoda. Dobra, o ty, normalny wilczek, siema. O, mały zombie właśnie był, o kurde, Boardsword mi się rozwalił niestety. O kurde, możesz zobaczyć jak go zrobić w ogóle? Czekaj, Board... Nie. Broadsword. Nie da się. A, go się nie da, go się tylko zdobyć da w ten sposób, dobra. Znalazłem zombie villagera. Co? Dobra, jest faktycznie. Ty, a bo ja jeszcze tego nie testowałem. Jak C4 wybucha na tym modzie w sumie? Czekaj, posadziłem je tutaj, no jakoś nie wiem, ja muszę je kliknąć? Nie, no tak to jest, biorę. A muszę je uderzyć? Nie wiem, to wybuchnie mi na twarzy nagle coś? Kurde. Chyba detonator jest potrzebny do tego, tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba będzie potrzebny, no. Dobra, ja tutaj dobra, mam to... Ja ścinam mahogany tutaj drzewko. Mahogany? Kurde. Mocno, że ci powiem. Dobra, ja sobie tutaj drinka w tym czasie i zaraz ten... Narzędzie jakieś przydałoby się zrobić. I skrzynki wydaje mi się, nie? Dobra, tu się... Tak, zdecydowanie skrzynie, zdecydowanie. I wiesz co? Będziemy musieli szybko w golema zainwestować, coś czuję. Nie jednego nawet. Musimy się przygotować, bo będzie coraz trudniej.
Tak szczerze mówiąc. Będziemy mieli co prawda te dropy do pomocy, plus wy nam jakieś dorzucicie możliwości zdobycia tych dropów. Myślę sobie, fajnie by było, powiedzmy, metoda na zdobycie tego. Na przykład, nie wiem, villagera może byśmy ogarnęli sobie jakiegoś do trade'u. Może by się udało, może by się udało. O kurde. Zastanawiam się, co to jest ta kanola, bo to cały czas mi leci tutaj. Co ci kurde bela? Kanola seeds. Leci jakieś. Kanola, to nie wiem szczerze, co to jest za roślina. A weź wpisz ten. Kanola. Kanola cake. Kanola. O, fok, zatrułem się. Dobra, ja kanol, ten ostatni. Kanola oil. O kurde, to nie wiem, czy to nie jest jakieś takie... Do różnych alkoholi chyba. O, dobra, to zbieraj. Ale nie jestem pewien, to tak tylko i wyłącznie moje takie tutaj domniemania na podstawie tego, co tutaj zobaczyłem w craftingach z tej kanoli. W sensie nawet nie ma tam craftingów żadnych z tej kanoli, tylko po prostu się pojawiły takie nazwy bardzo podobne. Wyrażasz opinię jako smakołysz, powiadasz? Jako kto? Smakołysz. Smakołysz? Kurwa, to i to twoje słowo twórstwo. Nie, bo to nie znasz tego filmu? Smakosz. Nie no, bo ktoś nazwał jednego tam gościa, że jest alkoholikiem, nie? On powiedział, nie, on jest smakołyszem. Aha, to nie znam tego. To jest, jakiś tam, wiesz, jakiś streamer to jakiś był taki, kurczę, blade. Smakołysz. Smakołysz, nie? No wiesz, on chciał powiedzieć, że jest smakoszem, nie? A powiedział smakołyszem. No. Ej, chłopie, mam kombinerki. O, dobrze, dobrze. Może będą potrzebne do skręcania jakichś tam rzeczy. Wiesz co, bardziej, że tak powiem, zombiakom suty bym tym poskręcał, bo to 10 obrażeń bije. O, no to nieźle, to nieźle. A pytanie, czy to się da jakoś naprawić. No dobra, mendingi się da, ale... Kurde, kowadeł nie wzięliśmy z miasta. O, damn, a widziałem... Zawsze możemy podejść. Ty, a w ogóle chcę zacząć jeszcze jedną rzecz, bo tego nie testowałem, patrz na mnie. Jak działa smoke grenade? O kurde, rzucił mi się tam. Ja pierdyle! Holy mother. Ej, fajnie to działa. Ładnie to wygląda, no. Ja aż tak nie laguję, 94 FPS dalej po wejściu, mimo shaderów. Ja bym się przeszedł na kawałek tego lasu, powiedzmy, wiesz? Zobaczę sobie, co tutaj mamy. W ogóle 20 level, popczam. Trzeba będzie ten ja 21 już mam. O! Fajna rzecz, arbuzy tutaj są. Dobra, trochę darmowego super, jedzenia. Super, to weź, w takim razie trzeba będzie zasadzić. Ja tutaj staram się zaorać tyle pola, ile się da. Zaoraj zaraz jak na porządnej rampie. Zaraz się nawilżyć i... Kurde, maje zombie! Dobra, uciekam. Ale ty nie rób cosplaya Michaela Jacksona. Nie! Co mi, kurde, wykrzaczyło! Czemu mnie przerzuciło przez chwilę na ekran? Ja pierdyle! Głupie powiadomienia od przeglądarki, zostawcie mnie w spokoju. Kurde, idą tutaj. Dobra. Ja pierdyle. Fuck! Walony fast zombie. O nie! Już, ja nie mam spawn pointa tam. O, arbuzy uzupełniają wodę, jak jemy w ogóle. No to by było akurat logiczne, bo one są w bardzo dużej części złożone z wody. Watermelon. Shit happen. Dokładnie. Dobra, czekaj, obszedłem ten las. I wiesz co, z drugiej strony mamy plażę. Dobra, i co tu jeszcze? Więcej zombie. No i tak w sumie, kurczę blady, tutaj za bardzo specjalnie nic nie ma. Tutaj dalej jest ten biom. Ten sam. Tylko kurde, goni mnie teraz cała ten. Masz jakiś granat może? Albo jakiś taki granat palący czy coś? Bo przydało mi się mam, już zaraz wezmę ze skrzyni. Ja dobra, to weź przygotuj. Znaczy nie wiem, czy to co tam miałeś, to nie jest wiesz co farba. Fury Paint, Inferno Paint, nie, to nie mam jednak. Nie, to są te farby, dobra. To wiesz co, to ja idę do ciebie. A powiedz mi, ja mogę jeszcze użyć tych Military i Medical, bo ja tutaj mam je. O kurde, to hopie, to rób zrzuty od razu, klikasz i ten. Dobra, jak najbardziej. To w takim razie lecą trzy, bo jeszcze nic z nimi nie robiłem. O, leci samolocik. Dobra, ja oglądam z tobą, bo ja tu jestem, wiesz, no niby twoje, ale co twoje. Dobra, to moje, bierz, co moje, to twoje. P254-1, frag grenady są dwa. Okej. Okay. P250, amunicji, kurde, żadnej amunicji. Nie, czekaj, adrenalina, o, są te. Leczenia, dobra, ja sobie też wezmę jedno. Kurde! O, i właśnie, wiesz co, dobrze to wziąłem, bo akurat mnie zatruł. Dobra. Dobra, to weź sobie w takim razie. Dobra, no i sytuacja wygląda tak, że mamy dosyć fajne miejsce. Ja myślę, że jeszcze poza nagraniem troszeczkę tutaj może pobuduję. Tak sobie rozkminiam. W wolnej chwili, powiedzmy. Tak się zastanawiam, czy tym empty syringe, nie? Czyli z tą pustą szczepionką coś jeszcze można zrobić. Nie, to są już kompletnie takie, wiesz, niepotrzebne przedmioty. Po drugie, zrobiłbym tutaj... idealnie wpadłem, co? Wiesz? Kopalni chciałem zacząć budować. Bo... No to jak to tak? Potrzebujemy żelazo. Żeby generalnie większość z tych rzeczy zrobić, w sensie broni. Bronie same w sobie możemy craftować, więc jak będziemy mieli dużo amunicji do jakiejś broni, możemy sobie skraftować taką broń. I z tego co widzę, w ogóle jest metro przed nami pod ziemią, gdzieś tutaj. Więc można by się do niego dokopać teoretycznie później. Z domu puścić drabinkę na przykład i wiesz, drogę ewakuacji w razie napadu hordy.
tutaj Gravel, kurde bele. O, że co za gunwo, ile tego tutaj będzie. Dobra, czekaj, jeszcze bym pochodnie tu zrobił i sobie rozświetlił, kurczę, to miejsce i w sumie będziemy się zbierać dzisiaj już. Gdzie to szczeko normalnie? Te dźwięki są jakieś takie chore normalnie, dobra. Ja sobie tutaj przejdę, wiesz co, jeszcze pod rynwo. Bo myślę, żeby tutaj zebrać. Zombiaki zaczęły się respić. Takie zwykłe, standardowe. Dobra, pięknie, mam tutaj drywa trochę. Panie zombie, ale wypierdzielaj, chamie. Uważaj na plecy. Czekaj, ja tutaj pomagam. O kurde. Dobra, pięknie, kurczę, to jest dopiero. No tutaj ta kanola widzę, że już tak szybciej wyrasta niż zboże. Mamy jedno zboże już dorosłe. Czekaj, bo próbuję teraz przycelować, bo tam horse zombie idzie. No coraz więcej się tego schodzi, kurczę, tutaj. Więc no, przerąbane. Galnie difficulty nam wzrosło do 1,7, więc... Śmiem twierdzić, że będzie dosyć ciężko nam z każdym kolejnym odcinkiem. No ale co, moi drodzy? Zdecydowanie. Ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawicie łapę i suba. Będziecie chcieli więcej z Minecraft Zombie. I co? W przyszłym odcinku Blood Moon. Także no co? Nie, proszę nie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Cześć.